macie umiejętności, nie macie nic. Mamy p***ane. Jesteśmy najdalej jak się dało być. Zapierać, a nie podpierać się. To są góry, to nie są kurwa jajka. To nie są popierdółki, bo jeżdżę z chłopakami, którzy są mistrzami Polski i kurwa dostali tak w p***e, że to nie są żarty. Ja jestem Kabanos, a to jest dzień trzeci. Ja jadę i tak. Bagno. Panie i panewki, takie materiały jak ten, który za moment zobaczycie, realizować możemy dzięki partnerom, z którymi współpracuję na tym kanale. Przed zaczęciem filmu chciałbym więc zachęcić was do skorzystania z usługi firmy Car Vertical. Będzie to marka, z którą kolejny rok z rzędu mam zamiar współpracować, bo uważam, że to po prostu fajny produkt, o którym warto mówić. Jeśli jest jakieś auto, które chciałbyś kupić, to za pomocą linku w opisie Car Vertical pomoże ci zweryfikować jego przeszłość. Możesz zobaczyć, czy auto było uszkodzone, jeśli tak, to jak bardzo, na ile wyceniona była szkoda itd. Możesz sprawdzić również, czy licznik na przykład nie jest cofnięty. Możesz zweryfikować pochodzenie samochodu. To dość ważne informacje za naprawdę niewielką opłatą. Warto sprawdzić, jeśli auto jest po prostu daleko od domu. Możesz wtedy wstępnie je zweryfikować i jeśli to zwykły bubel, to oszczędzasz kasy i czasu na jazdę do innego miasta. Tak jak mówię, pierwszy link w opisie, aby sprawdzić, co tam w bazie słychać. Wystarczy wam tylko i wyłącznie numer VIN. A my zaczynamy. Zapraszam. Witam was wszystkich, moi kochani, w materiale, na który ja czekałem od dzieciaka. Dlaczego czekałem na niego od dzieciaka? Ano dlatego, że Maverick mi się marzył od dzieciaka i to jest pierwszy element tego, dlaczego czekałem od dzieciaka. Po drugie, zobaczyłem kiedyś w Stanach Zjednoczonych, jak na Mavericka założyli gąsienice. Gąsienice takie na śnieg, gąsienice. I ci, którzy śledzą mojego Instagrama, moi kochani, wiedzą, że ja takie gąsienice miałem w planach założyć. I dziś nadszedł ten dzień. Moi kochani, prawie pół metra do góry Maverick pójdzie w tym materiale. I do tego wszystkiego jeszcze na szerokość. Za moment my zakładamy gąsienicę i kabinę do Mavericka, a następnie udajemy się na Rumunię. Myślę, że taki wstęp do materiału mówi jasno. Weź popcorn, chipsy, czy cokolwiek chcesz tam teraz, nie wiem, skubać albo pić i rozsiądź się wygodnie w swoim fotelu, a my dostarczymy ci paręnaście albo i nawet parę dziesiąt minut zajebistej rozrywki. Zostawcie łapeczkę w górę i suba, a my zabieramy się za otwieranie gąsienic, moi kochani, i za otwieranie tej oto wielkiej skrzyni, w której znajduje się kabina do Mavericka. Myślę, że więcej nie trzeba mówić. Intro teraz. Wiem, że wam się to spodoba. Czajcie to? Ja jakbym otwierał prezent na święto, nie? Normalnie jak na Mikołaja. O, ile to masz? Czajcie temat? Normalnie gąsienice. To tu. To tu. Czajcie to? Ale zajebiście. Nie no, piękna sprawa. Są cztery sztuki, więc wypakujmy wszystkie cztery i otwierajmy skrzynię. Rozciąłem sobie palca podczas wyciągania. W każdym razie cztery sztuki, zamiast czterech kół, cztery gąsienice. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Chcę wam to pokazać teraz, zanim założymy to na Maverola, no bo później będziecie widzieć, jak to działa i to w akcji. A wierzcie mi, że z tego, co widziałem, materiały gdzieś tam z zachodu, ale również i ze wschodu, bo z tego, co widziałem, jest to dość popularne w Rosji, no to działa to tak, jak należy. Cały system rolek, no wygląda to, jest dość ciężkie, powiem wam, dużo cięższe niż się spodziewałem. Są to gąsienice marki Camso, na takie się zdecydowałem. Dodałem do Maverola. Test przeprowadzimy za chwilę. Zaczniemy sobie, jak zawsze, od dupy strony. Troszeczkę wam opowiem o kabinie, którą będziemy zakładać, ze względu na to, że jest to temat całkiem interesujący. To jest tylna szyba, oczywiście cała kabina będzie totalnie zabudowana, ze względu na to, że w środku będzie również nagrzewnica, która będzie nam robiła po prostu w saloniku ciepełko. Będziemy mieli jak w domku, mimo że na zewnątrz będzie na przykład minus 15 albo minus 20 stopni. Boczne drzwi to jest temat bardzo ciekawy i do niego przejdę w tym momencie, mianowicie one sobie wlatują tutaj. No dość, miejsce dość, powiedziałbym, oczywiste, jeżeli
jeżeli chodzi o boczne drzwi. No i zasadniczo tu to łaziłem w kółko i gadałem, że dołożyliśmy jeszcze szybę frontową, wycieraczkę, ch**muje, szmery, fify i bajery, ale wszyscy chcemy to już upalać, ja chcę to upalać, wy chcecie zobaczyć, jak to jest upalane, wszyscy chcą upalać, tymczasem instrukcja obsługi, zobaczcie sami, 99 stron czystego zła ze zbioru ksiąg zakazanych. O dwóch rzeczach jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, zanim się przeniesiemy do Rumunii. Po pierwsze, kabina jest marki DFK i mówię wam o tym nie w formie reklamy, tylko na pewno będzie masę pytań, gdzie taką kabinę dostać, zwłaszcza posiadacze Kanama będą o to pytać, więc daję po prostu znaka, żebyście wiedzieli. Natomiast ciekawostka jest jeszcze taka, 99 stron instrukcji jest. Bardzo się cieszę, że nie ja będę to montował. W każdym razie patrzcie, można sobie normalnie przewijać, wszystko jest ozdjęciowane. No, jak ktoś lubi majsterkować, to 99 stron instrukcji robi wrażenie. No i tak, 7 luty, godziny poranne, quest numer 1. Spakować 9 osób i sprzęt do nagrywania na 2 samochody. Co się cieszymy, że wejdzie, to ktoś przynosi jeszcze coś swojego i tak bez końca. Cudem jakoś się udało. Jak absolutny cygański tabor będziemy jechać. A i nie wiem, czy już wam mówiłem, chyba wam nie mówiłem. To Boxdel jedzie z nami na cały wyjazd. Jedziemy całym składem. 7 osób w V-klasie i 3. No właśnie. Fajna jest ta nowa S-klasa w Longu, taka dość wygodna, bym powiedział. Ale g***a uro. Mocny uro. Ja nie spałem, bo nie chciałem się spóźnić po raz 146. Chyba 146 w tym tygodniu. A jest dopiero poniedziałek. K***a, S-a z tyłu ma telewizję. Pytam właściciela S-ki, ma z tyłu telewizję? Wszystko ma! Dobry szwagier. To jest wyposażenie, wszystko ma. Panie prezesie, ja tutaj przymknę, dobrze? Dobrze. No. Do lichenia. Tak. A to dziewczyny tak. Dobrze? Zamknij, ja już nie mam kolegów z tamtych czasów. Nie no, powiem wam, że nieważne czy jedziemy 10 godzin, 12 czy 15 w S-klasce, w Longu, z tyłu. Wykładam sobie fotel. Patrzcie, jaka ciekawostka. Pasy z tyłu mają poduszkę powietrzną. Pasy w S-klasie z tyłu mają normalnie airbag, widzicie? Beltbag się nazywa. Normalnie sobie rozkładacie fotel, głośniki jak wam gra muzyka, to na uderzenia basu wam masaż masuje plecy. To powiem, nie, nie gada. Powiem wam, że można jechać. Zajebiście jest, nie muszę wysiadać. Fajnie. Do Rumunii naprawdę z Krakowa się trochę jedzie. Trochę mam na myśli, że tyle co k***a do Stanów Zjednoczonych się leci. 11 godzin. Na trasie oczywiście tradycyjna tradycja musiała mieć miejsce. To nie jest możliwe, abyśmy przejechali bez kontroli i mandatu. Tak więc nas zatrzymali i mandat nam wjechali. Nawet się zrymowało. Uwaga, teraz hit. Dwa razy. Raz na Słowacji, a raz już na Rumunii. Rumuńska nas jeszcze nie trzyma. Poza tymi jakże zaskakującymi i szokującymi wydarzeniami, to cały dzień w aucie. Nic interesującego. Także przenieśmy się już na miejsce, przenieśmy się do kolejnego dnia, gdzieś po środku niczego. Rumuńskie Karpaty. Niby zmęczony człowiek, nie? No właśnie, k***a, ja byłem tak wyspany po tym tripie. Gotowy na upalanie? No, 2037. 2037 metrów nad poziomem morza obecnie się znajdujemy. Jesteśmy, moi kochani, w Karpatach. Jesteśmy, moi kochani, na Rumunii. Jesteśmy w doborowym towarzystwie. Skuter śnieżny numer 1, skuter śnieżny numer 2. Maverick na gąsienicach. To jest, moi kochani, liga. I to na tym głównie skupimy się w tym materiale. Oraz quad, również na gąsienicach. I dodatkowo jeszcze dwa skutery śnieżne. Miejsce, w którym się znajdujemy, moi kochani, ja sobie zdaję sprawę, że ogląda to setki tysięcy ludzi i że wielu z was pewnie wie, gdzie się znajduje.
wiemy. Mało tego, pewnie kiedyś tutaj byliście, ale tutejsi poprosili mnie o to, abym na filmie nie informował, gdzie dokładnie się znajdujemy, ze względu na to, że nie chcą tutaj po prostu natłoku turystów, tylko dobrze jest im jak jest. Więc chcę to uszanować i nie powiem, gdzie dokładnie jesteśmy. W każdym razie, moi kochani, Karpaty. Naprawdę jest tutaj zimno. U spodu tych gór, moi kochani, plus 4, plus 5 stopni, wyjeżdżasz do góry. Minus pół, minus półtorej, minus 4, minus 5, a dzisiaj w nocy minus 8,5. Jutro ma być jeszcze zimniej, my już zrzucamy sprzęt. Wy pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę i suba na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A to pierwszy taki materiał na polskim YouTubie, dlatego że nikt w Polsce, moi kochani, nie założył Mavericka na tak wielkie gąsienice, a mało tego wszystkiego, nie zabrał tego, moi kochani, kurwa, później w Karpaty do Rumunii, 1000 km od swojego kraju, żeby to dla was nagrać. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na tym kanale, bo jesteśmy naprawdę bardzo blisko miliona. Yo, I pitch wisdom for the kids, don't... Dobra, za rok co zrobię, nie? Ja takiego nie dostałem. To jest etui ochronny na te gogle. Nie, no jak? Tak, tak, bo one się wtedy nie rysują. Normalnie. Normalnie to zakładasz tu. Jasne, jak ja to widziałem. Żeby szukać się nie rysowało. Jasne, jak ja to tego lajka widziałem i to na pewno. A co ty patrzysz, na lajki czy na drogę? Na lajki. Kładamy z na główkę, nie? O, chyba za mały. Nie masz zbiornika na paliwo? Jak się jedzie na dłużej, na 2-3 dni, a teraz nie jest potrzebny, nie wiem, czy na razie weźmy to wszystko. Tak, 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 kolejny raz się nie nabierzemy. Wiemy, co ty chcesz. Tutaj przynajmniej można śnieg zjeść. Nie tak jak na Saharze. Sytuacja nas zaskoczyła i to jest jedyny słuszny komentarz. Nikt nie zabrał tyle paliwa, ile zabrać powinien. Nauczeni tym, co miało miejsce w Afryce, jest, moi kochani, rurka do paliwa. Bożeś ty k***a. Żeby nie trzeba było ciągnąć, jest z kulką. O! Czyli ty jeździłeś kiedyś na skuterze? Kiedyś jeździłem na motocyklu. Motocykl ogarniam, ale to nie jest to samo w ogóle. To jest podobno całkowicie inna szkoła jazdy, więc będę k***a lecał dużo. To jest chłodnica. Jedziecie na drogę, będą się skutery grzały. Załącza się pikanie. Dojdzie do 90, tak jak w samochodzie. Stajemy i chłodzimy. Żeby wspomóc mu chłodzenie, bierzecie śnieg z ziemi i rzucacie na ten element. Ten element jest chłodnicą gorący. Gąsienica zarzuca śnieg od dołu i chłodzi. Jak śniegu nie ma, czyli jedziecie po lodzie, po czymś, skuter nie jest chłodzony. Nie ma, zmiłuj się, trzeba stanąć, odczekać swoje. Wpadniesz pod skuter, gąsienica pracuje, zamielicie. Zadrzeć się tego lasa. Zawsze święta zapinanie zrywki. To są góry, to nie są kurwa jajka, to nie są popierdółki, bo jeżdżę z chłopakami, którzy są mistrzami Polski i kurwa dostali tak w p***dę, że to nie są żarty. Załączanie, wyłączanie, że sam jak się zakopiesz, gdzieś tam wjedziesz tak zwaną dupę, to sam sobie nie poradzisz, nie ma szans. Nie macie umiejętności, nie macie nic. Zawsze jak ja jestem gdzieś niedaleko. Dobra, to zaczynamy zabawę. Nie wiem jak wy panowie, ale ja sobie włączyłem ogrzewanie szybko. Co by mi k***a nie trzeba było skrobać, tylko żeby zeszło samo. O, jeszcze to jest fajna rzecz, mój kochani, którą na pewno zobaczycie w tym materiale. Dlatego, że mamy tutaj człowieka z jajami po same kolana, który przywiózł tutaj narty. A my przywieźliśmy żyłkę do ciągnięcia. Zapoznaj się. Fajniusie. Żeby zrobić tak, że jak mi da narty... Tobie damy sanki. Mamy chętnego, czyli dwóch gości ma jaja po kolana. Baron się już wkręcił, a ja mam dla was kolejną rzecz, którą dorzuciliśmy jeszcze do Mavericka, a mianowicie centralka. Taka sama jak w driftowozie. Rzecz bardzo ważna, ze względu na to, że ja w środku tak naprawdę mam przednią szybę, nic mi nie będzie wiało. Kabelek, centralka w środku i mało tego, że mogę sobie normalnie gadać z pasażerem, to mogę odebrać telefon i jeszcze do tego mogę sobie puścić muzyczkę. Chcę gadać przez słuchawki, normalnie mi sobie gra Kizo, jak wpadł w zaspę. A ja jadę Maverickiem i wpadnę w zaspę. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow them stuff for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time to waste. Caba, jaką ty masz oryginalny kask. Muszę przyznać, że ten kask jest teraz wart swoje. Pierwszy przystanek, moi kochani, ja już zaliczyłem parę kilometrów. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda tutaj.
Kurde, to jest środek jakiejś tundry, zobaczcie jaka tutaj jest zaspa. Ona normalnie ma z 1,5 metra wysokości. Zajebiście to wygląda, zajebiście to jedzie. Powiem wam, że nawet skręca. O dziwo, spodziewałem się, że na gąsienicach w ogóle nie będzie skręcać. Na pewno skręca dużo lepiej niż skuter śnieżny. W środku cieplutko, w środku centraleczka, można sobie rozmawiać, nagrzewnica, nagrzewanie nóg również. Jak się chce akcesoryjnie, to można sobie nawet dołożyć, moi kochani, ogrzewanie foteli, żeby mieć podgrzewane, ale tego nie dokładałem. Szybka, nie wieje, no zajebiście. W każdym razie mamy chwilę postoju. Zobaczcie, że kład w ogóle na tych też zajebiście wygląda. Skutery się troszeczkę grzeją ze względu na to, że jedziemy po asfalcie i gąsienica nie rzuca zimnego śniegu na chłodnicę. No i przez to się nam trochę grzeją. Chwilę postoju, ale przynajmniej jest k***a. Pięknie jest. Gdzie ja k***a stoję? Kto to panu tak sp***? Próbowałem podjechać tutaj na tył na pędzie, zlekceważyłem tą zaspę. No i się okazało, że nie podjadę tutaj na tył na pędzie. Gdzie ja się wpierdoliłem. Uwaga! Ja p***e. Nie no, chciałbym wam wytłumaczyć, moi kochani. Zlekceważyłem tą zaspę i wjechałem tutaj w tył na pędzie. A trzeba wjechać w czterobucie od razu. Na przyszłość będę już wiedział. W każdym razie, no jestem z metr zakopany tu. Patrzcie, gąsienica jest normalnie tutaj. Ona nie wejdzie, bo jest za gruba, wiesz? I teraz patrz, gaz i hamulec. Wiesz, no już stoi prosto. Aha, jak chcesz pojechać tam, patrz. Baba od matmy zawsze mówiła, że jak się nie będę uczył, to będę kopał rowy. Wiesz co? Wykrakałaś. Jeżeli ty oglądasz, to wykrakałaś, tylko nie sprecyzowałaś, szanowna pani od matematyki, że to będzie w Rumunii pod Bawerikiem na gąsienicach. Pozdrawiam. Mówi Boxdel, bo nagrywasz mi trochę starek? Mówię, dawaj teraz, nie? No i prosto w Maverick. Tu są... Tu się k***a nie da, bo się zapadasz raz na 10 cm, raz na 40. O, właśnie. Zobaczcie, ile tu jest śniegu. Ile tu jest śniegu? Strasznie wąski wąwóz pomiędzy drzewami. Dla Mavericka, no on jest tutaj zdecydowanie najszerszy, więc po prostu ja cały czas skubię po bokach. Ale to ile tutaj jest śniegu, to jest niepojęte. Ej, tu jest k***a z prawie 2 metry śniegu, nie? Patrzcie, gdzie my stoimy i dokąd jest śnieg. Ja się czasem śmieję, że powinniśmy dla was nagrywać w międzyczasie film dokumentalny całego roku, jak czasem wyglądają nasze nagrania, które wy później widzicie. Tutaj jest w okolicach minus 10 stopni, myślę, że w okolicach odczuwalnych minus 20 paru, ze względu na to, że wiatr wieje tutaj jakieś 60 km na godzinę. Dron, którego właśnie odpalamy, będzie mógł latać tylko i wyłącznie z wiatrem. W momencie, jeżeli Przemek popełni błąd, no to wiatr po prostu zwieje mu drona, którego prawdopodobnie już nigdy nie znajdziemy. No naprawdę jest mega ekstremalnie. Jak kręciliśmy na Saharze w 52 stopniach, tak teraz kręcimy w minus 10 odczuwalnych ponad minus 20. Powiem wam, że polaryzacja tego, co czasem nagrywamy, jest kosmiczna. Nie da się zdjąć case'a, bo przymarz do GoPro. Nie da się zdjąć case'a, bo przymarz do GoProsa. Właśnie się... O, widzicie, GoPro się wyłącza z temperatury.
Popatrz tu, jest minimalna nieszczelność. Przez taką małą dziurkę jak tutaj, zobaczcie co się dzieje w środku. Normalnie mi piach na plecy, na piach, biały piach, kokainowy piach. Co jest, tam ktoś mnie to okno, bo mi się wietrzy. Wyglądam jak Eminem po roku w Rosji. Patrzcie, a teraz zdejmę te. Jak coś, to właśnie się staram dla was dodać relacje, ale jest strasznie słaby zasięg. Wpadajcie na mojego Instagrama swoją drogą, jeżeli was jeszcze tutaj nie ma. Jest już ponad 500 000 i wrzucam tam praktycznie daily. Wygrane? Wygrane? Wygrane. Ze złamanym żebrem. Ja p***. Stokąd wpadłem? A ja mu mówię, patrz, będzie wyjeżdżał z między drzew, nagrywaj. Ja p***. 360 przez kierownicę. To chłop z***ał numer cyrkowy, to nie mam pytań. Dawaj Michał, tu się wybij. Dawaj, powtórz numer Artura. A do niego mówi, co się może stać? Co się może stać? No! Prosto w drzewo! Tu też poleci! Michał chyba trufli w lesie szuka pod śniegiem. Czaja! Czekaj, bo ja też nie mogę. Patrz tu! Jestem po pośladek w tym, w śniegu, a jeszcze nie jestem na samym dole. Co tu się stało? Masz śnieżnego drona! Był śniegu, tak tyle pod śniegiem, że była tylko taka o. Taka dziurka i nie było drona i go tak wyciągnąłem ze śniegu po prostu, nie? Zobaczcie mordy, co się tutaj dzieje z tyłu Mavericka. Tylko dziura na wydech, który grzeje, jest pusta. Illegal Night Jumping Machine cały jest zawalony lodem i śniegiem. Gąsienice całe w śniegu, zobaczcie na torbę, w której wozimy sprzęt. Tutaj normalnie można sobie ukopać dziurę. Misja hopa! Wy tego nie widzicie, bo wszystko jest białe. Ale usypała się tutaj naprawdę spora hopa. Spróbuję ją jakoś wyskoczyć. Gile mi zamarzają. Albo się uda, albo się nie uda. Mission complete chyba. I co na tył napędzie. Tak trzeba żyć. Illegal Night Jumping Machine, tak jest powiedziane, tak też się stało. Siema, ja jestem Kamil Przystojniak Laputa, a to jest Zakopany Maverick. Przepraszam cię, to nocny sklep? Tak. Przynajmniej hot doga, jednego kebaba i żubróweczkę. Polecam i pozdrawiam, jest zajebiście, dawajcie saperkę, muszę to odkopać. Staś ma fajną łopatę. Bo my się też zakopaliśmy. Chciałbym wam wysiąść pomóc, ale... Dawaj tu ten dźwięk z TikToka. O 1,5 metra tego białego k***a. Idzie? To tam trzeba. Tu trzeba kopać, tam trzeba kopać i tam trzeba się. Dobrze, kierowniku. Kierowniku. No i co Buddha? Kto jest teraz prezesem? Wcześniej wspomniana pani od matematyki. Chciałbym, żebyś wiedziała, że wykrakałaś podwójnie i teraz coraz mniej cię lubię. Co najmniej jakbym kiedyś cię darzył sympatią. Razem! Razem! Ale po co ty tu wjechałeś? Trzeba ty prowadzić.
Ciebie prowadzę. Musicie go podkopać jeszcze tutaj. Hej, Miszki. Miszki, musicie go podkopać jeszcze tutaj. Słuchajcie, tu musicie go podkopać jeszcze, to wtedy się wywróci, tylko tu musi mieć więcej miejsca. Czekajcie, jeszcze drzwi można otworzyć. Na mnie to garzynka, a raz jeszcze. Artur, patrz, ostatnio zbrak zgłosili, to skupowali, czemu? No mówię, krzyczę cały czas. Ten śnieg. No krzyczę przecież o tym masz cały czas. Rację. Czemu nikt tego nie powiedział wcześniej? Na szczęście mam to nagrane, że tak krzyczałam. Jak widzicie na ekranie, to żarty żartami, ale naprawdę się w pytkę zakopaliśmy. W 7 chłopa wyciągaliśmy to ustrojstwo grubo, ponad 3 godziny. Jeśli myślicie, że mogliśmy to w tylu podnieść, no to muszę was wyprowadzić z błędu. Po pierwsze, Maverick na gąsienicach waży grubo ponad tonę. Po drugie, zauważcie, że dołożona jest również kabina, szyby i tym podobne, co łącznie daje nam jakieś kolejne 250 kg i w sumie już nie jesteśmy wagą piórkową, tak jak seryjny Maverick. Na koniec dodajmy, że śnieg, w którym usiadł, go na swój sposób, nie wiem, zabetonował. Po prostu go mocno trzymał dodatkowo. Fantazji naszych pomysłów to w sumie nie było końca. Wywracać na lewo, wywracać na prawo, podkopać, a może do tyłu, a może do przodu i pełna bomba. No i tak jak mówię, grubsza akcja, bo ponad 3 godziny i w końcu wyjechał, zostawiając po sobie 1,5-metrową dziurę, wyglądającą jakby jakiś niedźwiedź próbował się w niej okopać. Dobra, już! Wyjechał! Jest! 3 godziny do pływania! Potrzebuję kasku i gogli, bo mi tak oczy bolą tego syfu, że to się w pale nie mieści, nie? Ja i tak. Bagno. No i tym oto sposobem witam was dnia drugiego wspólnie z masnym benem. Oła, moje oczy. Masnym benem kaskaderem. No i dzień drugi, moi kochani, zaczynamy w raju, a mianowicie miejsce, które znajduje się tutaj przy Transalpinie. Jest to taki przez naturę usypany, można powiedzieć, skatepark dla skuterów śnieżnych i dla Mavericka. Wy pewnie tego nie będziecie widzieć, bo białe zlewa się na tle białego, ale są tutaj olbrzymie hopy. A ja nie mówiłem wam tego tutaj chyba jeszcze na YouTubie, ale ostatnimi czasy wydałem prawie 70 tysięcy złotych na kamerę slow-mo, żeby wstawiać wam tutaj coś, czego ludzkie oko nie jest w stanie zauważyć właśnie w zwolnionym tempie. No i teraz wrzucimy wam to, co udało nam się tutaj skleić, jak skutery śnieżne skaczą, jak robią trawersy, jak Maverick pracuje, moi kochani. Więc myślę, że za takie coś należy się łapeczka w górę, a jeżeli jeszcze tego nie robisz, to pamiętaj, żeby subskrybować ten kanał, bo dzięki temu, że wy to wyświetlacie, ja mogę na przykład zainwestować 70 koła w to, żeby pokazać wam, jak taki sprzęt działa w slow motion. Tyle tytułem wstępu na drugi dzień, idealnie wyszło nam słoneczko. Zaczynamy zabawę. Ej, widzieliście co tam się stało? Mam obojczyk. Jazda na skuterze się... Nawet chodzenie. Jazda na skuterze śnieżnym jednak zalicza się do sportów ekstremalnych. I nie wiem, czy tutaj teraz obojczyk nie poszedł, czy nie jest złamany. Bo skuter zaliczył 2-3 rolki, ale gdzieś poza placem zabaw, na którym się znajdywaliśmy, więc nie mamy tego nagranego. Ja muszę nastawić i mogę ten, tylko musi mi ktoś nastawić. O pierdolisz.
Ale to na pewno nie będziesz ty. Nie, nie, to nie będę ja. Umie ktoś nastawiać obojczyk, bo on chce jeździć dalej, jak nastawimy mu obojczyk. Umiesz nastawić obojczyk? Nie, bo jak jest złamany, to się nie da nastawić. Ja się nie łamię. No musisz się rozebrać. Nie, nic nie jest uszkodzone, tylko trzeba go wsadzić, wiesz? Ostatnio wsadzaliśmy stary 2 godziny i okazało się, jak jechaliśmy na dół, że nie w tą stronę się ciągnie, co wyciągliśmy. 2 godziny krzyczał, piszczał, płakał. I ktoś loda robił człowiek. Ja? Obojętne, ale jest zajebiście. Loda! Teraz ty! Jest zajebiście. Wygląda jakby ktoś mu robił loda. Myślałem, że takie kurwa ta na tu. Tak, to jest taka ulga. Nie sądziłem, że to mnie będzie czekać, kurwa. Masny ben. Ja też mam ochotę, żeby mi ktoś wybojczyk wyjebał, żebym mógł poczuć tą całą przyjemność. Tak. A czemu wyjebałeś? Bo on jest za stabilny, wiesz? Te, co ja jeżdżę, to są takie... Mocniej go przytrzymaj. Dlaczego wyjebałeś? Bo jest za stabilny. Dobra, po to jest stabilizacja właśnie, żeby się przewracać. To jest nowość taka. Ja tu jeszcze wrócę. Ciężki sport! Ja p***. Miało być tak pięknie. Ja mówię, zróbmy fajne zdjęcie, Arturo mówi, postawię skuter w pionie. Ja mówię, jak? A on mówi, patrz. Za twardy śnieg. Teraz będzie trzeba mi go pomóc wyciągnąć. Było czołowe. Widzicie, jak się opłaca śledzić mojego Instagrama? Ten, co teraz nazwał góry. Zapraszam was tam bardzo serdecznie, możecie tam wtedy zobaczyć takie treści dużo wcześniej. Takie. No, nikt nie mówił, że będzie normalnie. Ja mam zawsze ten strach, że jestem za ciężki i coś się Może to znak, że jesteś za ciężki i się coś To, co Maverick z gąsienicami robi na śniegu, to jest naprawdę inny wymiar. Można by dużo opowiadać, ale w sumie ciężko jest to opisać. Na pewno łatwiej niż żebym ja gadał i gadał i gadał, będzie wam to udowodnić tym, co widzicie teraz na ekranie. Wiadomo, że nie podjedzie pod pionową górę, wiadomo, że jak gąsienice wykopią sobie dziury, to jesteś w dupie, bo wisi na podłodze. Ale no, umówmy się, ciężki, grubo ponad tonowy Maverick, który robi takie cuda, jednym słowem to jest liga, dwoma słowami to jest... liga, a 10 słowami, jeśli masz Mavericka, to zakładaj gąsienicę i nie p***. Zatrzymała się, patrz, jak się pięknie zatrzymała. Spadł gość ze skutera, skuter tam, jedzie sam, ja lecę Maverickiem za tym skuterem, patrzcie, gdzie się zatrzymał. No zabrakło metra, żeby spadł ze skarpy. Stamtąd leciał skuter sam. Ja pierdzielę, zobaczcie, wy... Kurde, nam jest ciężko to pokazać, bo wy tego nie zobaczycie ze względu na to, że wszystko jest białe i się zlewa. Ja teraz jestem na olbrzymiej górce, a dla was pewnie to wygląda jak jakaś mała górka, z której by można było zjechać na sankach. W każdym razie mamy problem. Kład się zakopał o tam, Maverick się zakopuje, też nie może podjechać. Wyprowadziłeś skuter na spacer. Zapomniałem zapiąć smyczy i mi uciekł. Swoją drogą, jak już mamy nieoczekiwany postój, to zobaczcie, tylko i wyłącznie dziura na wydech jest wypalona w Mavericku. Cała reszta to jest dosłownie iglo na 4 gąsienicach. Swoją drogą, ciekaw jestem, ile teraz jest litra śniegu, ile litrów wody, ile kilogramów wody się znajduje na Maverolu. Ja stawiam, że z 200 kilo lekko jest cięższy, bo patrzcie, w gąsienicach pełno śniegu, pełno śniegu. Tutaj zobaczcie. Normalnie warstwa ma z 30 centów śniegu, nie? Na boku śnieg, podwozie śnieg. Wszędzie jest śnieg, mega ciężki sprzęt teraz, o! Masny leży. No mamy problem serio podjechać. Zobaczcie, jakie góry nas w ogóle otaczają. Tu. Wszędzie tu. No nie wiem. Może coś wymyślimy. Dość nietypowa akcja ratunkowa będzie teraz miała miejsce, a mianowicie my wyjechaliśmy do góry jakimś cudem. W każdym razie kład gdzieś zaginął. No i znaleźliśmy kłada i się okazało, że kład był zgaszony, a miał odpalone manetki, grzane, światła i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym padł akumulator. Teraz będzie dość nietypowa akcja ratunkowa, a mianowicie wymyślili pomysł,
że jak jakoś na sztukę Przemek połączy baterię z drona do tego akumulatora, to że może uda się to odpalić. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że się nie uda, ale spróbujmy. Lutują chyba. Czekajcie, ja chcę wytłumaczyć widzom, bo oni mi nie wierzyli. Założę się, że nie wierzyli. Chcecie baterią od drona na sztukę odpalić akumulator. Jest szansa, że się uda. Wręcz baterie od drona są za mocne i zastanawiamy się, której użyć, żeby nic nie zepsuć. Ja obawiam się, że jak użyjemy tą mocną, to wypluje korbę bokiem. Opowiedz mi, Michał, coś na ten temat. No nie odpaliło się, nie? To wcześniej było tutaj, ale dla poświęcenia idei udało nam się to wyrwać. Czekamy teraz na Staszka, który ma piłkę, wytniemy ten kabel i ogarniemy temat odpałki. To jest nasz wybawca! To jest człowiek, od którego zależy powodzenie tej misji. Zaczynacie dobrze. Tartak, rżniemy wszystko. Da się. Poczekaj, bo teraz plan jeszcze... Plan jest taki, możecie wierzyć lub nie, że odpalimy to z baterii z drona. Czyli nie wierzycie, to tak jak ja. Mechanik, plus do plusa, minus do minusa. Oj, pali się. A to, że się dymi, to dobrze? Nie. Dobrze, bo jest różnica w voltach. Tak, to są ruiny, nie? Jeszcze raz. Nie wierzę, Artur to jest taki nasz ojciec, k***a, nie? Gdybyście się zastanawiali, jak znowu znaleźliśmy się w takiej, jakże delikatnie ujmując, niekomfortowej sytuacji, to już wam wyjaśniam. Otóż zaszło drobne, nieporozumienie zaszło. Na prawym moim fotelu siedział Przemek, operował dronem. Skuterem śnieżnym podjechał do niego Artur, to ten łysy, no wiecie już, który pewnie. No i pyta Przemka, dużo masz jeszcze baterii? Przemek na to 40%. No to dawaj za mną, odpowiedział Artur, tylko że on miał na myśli, żeby dawał za nim dronem. A co zrobił zamyślony Przemek? Mówi do mnie, dawaj za nim. No i tak, dwa razy nie trzeba powtarzać, okazało się, że skuter ledwo sobie tam dawał radę, a jak się w ogóle później okazało, to nawet skuter tak nie za bardzo. Junior, a się tak trochę zakopałeś. Coś takiego, naprawdę? Kąt olbrzymi, puchu nawalone, ciemno, zaraz zacznie się robić. Podsumowując to, mamy i to tak zdrowo mamy Co robimy? Wyciągara, będziemy próbowali się wciągnąć. Jak bardzo mamy Bardzo. Jesteśmy najdalej, jak się dało być. O nie, skończyła się wyciągarka. Zrobił nam się lód w haku. Nie wygląda, ale to jest jedyna nasza deska ratunku. Na chwilę obecną. Zapnę nisko, żeby była dźwignia krótka. Nie. Pomoc przyjechała. Myślałem, że się tam zjechali. A tam jak zjedziemy, to się już to nie uda. To nie wyjedzie, nie ma szans. Helikopter. Nie, na dół zjeżdżasz potokiem i do jeziora. No ze 4 godziny roboty. Na dół jak zjedziesz tu, no, to nie wyjedziesz, bo jest za stromo. Okej, ale potokiem da się pojechać. Tak. Maverick na gąskach pojedzie potokiem? Nie wiem, Artur. A skuterem jak zjadę raz na dół? Tylko wrzuciłem tam. A da się skuterem wyjechać z powrotem na dół? Też nie wyjedziesz. Jest tak stromo, że nie wyjedziesz. Myśmy raz się zapędzili, pojechaliśmy tam i zjeżdżasz centralnie tam do potoka i potokiem zatrzymasz do jeziora. Ale się da przejechać, tego nie wiesz. Maverickiem? Co ty? To jest gęsty las. To będzie, powiem ci, mega wyzwanie go tu wytargać do góry. Szukamy kogoś z dobrym pomysłem. Ty, no jeżdżę na tylu chłopa, skuterami niech się nie zapędzają, ale nie mogę wszystkich zwieźć. Będziemy no co zrobisz? Ja im powiem, że zwiozę ich tu wszystkich. Tak. Bo jak tu przyjdą skutery, to będzie cień skuterem zajebać. Tak jak Staszek jest już ukopany. Ja ich tu przywiozę wszystkich. Jest!
Ty! Tędy! K***a, większego drzewa nie było? K***a, brakuje metra linki do tego! Metra linki nam k***a brakuje! Ale próbowałeś przy tym drzewie, czy nie? Stop! Ty przeklęta babo z matematyki! Pamiętasz, co ci wczoraj mówiłem? Dwa razy wykrakałeś, że kopy będę rował, że będę kopał rowy. Trzeci raz dzisiaj, co ja ci zrobiłem? Tabliczkę mnożenia umiem, procenty umiem, pieniądze umiem liczyć. A na mi te całki twoje były. Ja mój kręgos. Fajno łopotować! Płakać mi się chce! Całe lato drabloj, a całą zimę łapatę w gości trzymuj! To moinkę bym w dupcu pod tylnie koło. Stój! Idź! Nie, to nie jest skuter, to tak nie wyjdzie. Musimy podłożyć kolejne drzewo, bo on się zaraz... Jak ta lina w ogóle się łamie, bo już zamarzła. Ja takiej na święta w domu k***a nie miałem. Dawaj, to krzyżyc. Lina się urwała. Wyszło. Była rozwinięta całkiem, bo szarpnął i po prostu ją wyciągnął. Tam ja jest ty, tak. Jak nie ma liny, to będzie lipa. Niedługo będziemy mieli jakiś rumuński order przyjaźni za godziny poświęcone na odkopywaniu sprzętu w ich górach. Po dziesiątkach prób i pracy parunastu chłopa w końcu jakoś to pykło. Koniec dnia drugiego, moi kochani, bo wróciliśmy już po zmroku. Natomiast stój, nic nie gaś, nic nie przełączaj, bez zbędnej gadki wjeżdżamy od razu w kolejny dzień. No i teraz tak, wjeżdżamy to jest określenie klucz. Jeśli myślicie, że widzieliście już wszystko, co warto zobaczyć, to zapraszam na part 3, który to powinien być zatytułowany 1001 sposobów na zimową śmierć w Karpatach, czy jakieś połamanie się w Rumunii. Zresztą, co tu będę wam dużo gadał? Łapcie to i bawcie się dobrze. Ja jestem Kabanos, a to jest dzień trzeci. No drip, this whack. Tell them run it all. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it all. To jest zaliczone. Rozmowy zaszły troszkę dalej. Pojawił się temat skok. Mogę cię rozpędzić? Jedziemy. Jedziemy na hopę, na nartach, ja go rozpędzę, musi się puścić przed i zobaczymy na ile wyskoczy. Ja myślę, że przerzuci mnie naprzód i zaryje takiego orła. Na wyjeździe zrobiliśmy również dużo shotów do klipu Boxdela, a.k.a. Masny Ben. Myślę, że klip siądzie mu w mega mocnym zimowym klimacie. Zresztą widzicie, że dobrze to wygląda, jak Benny sobie nawija stojąc na dachu, czy też w zaspie śniegu. Popas. Giga czad, jestem z bratem cały czas. Ciągle tu na kurwia bas. Kręcę loka, jaram hasz. Giga czad. Ktoś z dachu Mavericka skoczył na Magika prosto do śniegu, zgubił buta, teraz go szuka. No i jest.
Że być w kabinie, podczas kiedy ja widzę taki podgląd z drona, jak on tam wydupca, to jest najśmieszniejsza rzecz na świecie. Klip klipem, ale no ten trzeci dzień nie mógł się zakończyć bez przypału. No po prostu nie mógł. Kończymy więc klip i w***my się w problemy, bo jesteśmy w tym całkiem dobrze. Dla tych, którzy oglądają do samego końca, właśnie wleciał specjal. A mianowicie, ja jestem Kamil Budda la Budda, a to jest turbo p***na sprawa. Jest w dym, powiem wam, bo o ile moglibyście pomyśleć, daj f***ę i pojedź do przodu, no spoko, tylko pamiętajcie, że tam, zobaczcie, to jest korona drzewa, tam są ze 2 metry śniegu lekko i jak ja dam f***ę i polecę tylko przed nim i zaryję tak, to po prostu będzie f***a świeczka wbita w ten, a do tyłu nie wyjedziemy, nie f***. O k***a, ale o tym mówiłem właśnie. Ej, patrzcie, dokąd wpadłem do śniegu, ale widzicie to? Tu jest k***a problem, bo Maverick wisi obiema płozami tutaj na podwoziu i tylko tylne płozy mogą go odepchnąć do przodu, ale wbije wtedy świeczkę. Czaja! Chodź tu! Chuj, no jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie. Z waszej perspektywy nie będzie tak źle. Chodźcie tu, tu jest źle. Idzie, bo tam jest spad, po to tam wjechałeś? No bo k***a, twierdziliśmy, że tego spadu nie ma. Ty, no ale przecież tu jest ściana muro. O kurde, bele. O, tu będziesz miał dobrą miniaturkę, ci powiem. Plan jest taki, jedziemy do przodu i jeżeli się nie wbijemy na świeczkę w to, na czym ty stoisz, a wydaje się być twarde, skoro na tym stoisz, ale wydaje mi się, że tylko ta górna warstwa jest twarda, no bo tu jest korona drzewa, nie? Ale małego raz. Duże drzewa masz tam, patrz. To powinniśmy dojechać wtedy do tej wody, nie? Znaczy, sami nie jesteśmy, ale jak sami siądziemy we dwójkę, to się sumuje trochę debilizmu i wychodzi debil. No właśnie. Dobra, jedźmy do przodu, nic nie pomyślimy, nie wymyślimy mądrego. Co jest k***a? Tylko jak będziesz jechał, to prawo. Próbuję. Ja pierdzielę to. Nie wierzyłaś we mnie! Nie wierzyłaś, a ja to zrobiłem! Obsrałem się. I powiem wam, że to było podupcone, nie? Jedzie Artur chyba. Przyjechałbyś 2 minuty temu, dostałem tak! Ja p***ale! Czemu ja o tym nie pomyślałem? Trzeba było tak zrobić! Jakoś ten odcinek musimy zakończyć, a jak zakładam kask, to znaczy, że będzie dobrze. Środkowa kula na oko, a właściwie na rękę to waży z 50-60 kg. Dolna to pewnie waży ze 120 kg. No i górna pewnie też coś waży. Zakładam kask na wypadek, gdybym 80 na godzinę wjechał w tego bałwana zupełnym przypadkiem, a on postanowiłby się zameldować w środku Mavericka przez przednią szybę. Także moi kochani, rozpędzam się. No i co? Był Olaf i Olaf Anima. Są dowody na to, że przy***ane było srogo. Mianowicie lampa domaga się ekspisji. Kierunkowskaz natomiast był silniejszy, już się wyekspitował. Jest niezależny. Gdzieś w rumuńskich górach. Został. Na zawsze, niech spoczywa w pokoju. A nie, wypadła tylko z zaczepu tutaj. Tego, o, już siedzi. Chłopie, nówka, sztuka, funkcja nie śmiga. Mam robotę w serwisie? Ma. Ciekawe, czy bałwan miał OC. To, co Kanam zrobił tworząc najnowszego Mavericka, zasługuje na Nagrodę Nobla, natomiast osoba, która zaprojektowała tę gąsienicę i wymyśliła, aby do cudu bożego, czyli Mavericka, je założyć, to człowiek nad wyraz wspaniały musiał być. Ja jestem jego fanem, nie wiem jak się nazywasz, ziomalu, ale kurde, chyba cię kocham. Maverick poszedł paręnaście centymetrów w szerz i do góry, wygląda jak jakiś marsjański łazik, agresywny, groźny, urywa głowę każdemu, kto przechodzi albo przejeżdża obok. Tak rzadko spotykany widok, że ja dla was w Polsce prezentuję ten sprzęt jako pierwszy.
pierwszy i myślę, że materiał, który dziś obejrzeliście, będzie ciężki do przebicia. Chciałem podsumować tę gąsienicę jako naprawdę coś wartego uwagi. W połączeniu z pełną kabiną, ciepło w środku, wyjeżdżacie w miejsca, w których na kołach to w ogóle można zapomnieć, aby się dostać. Nie są tanie. To akurat muszę przyznać. Swoje kosztują, ale umówmy się, to jaki dostały przez ostatnie 3 dni i że dalej można sobie jeździć, zasługuje naprawdę na szacunek. Ja jestem tak zajechany tym wyjazdem, że wrócę do Polski i muszę trochę dychnąć, ale nie da się ukryć, że na pewno ten wyjazd zapamiętam do końca życia. Mam nadzieję, że chociaż minimalnie zabrałem was tutaj ze sobą, do Rumunii i że materiał zrobił na was naprawdę pozytywne wrażenie, bo bardzo się staramy, aby dostarczyć mocny content co tydzień. I co ja mam wam tutaj dużo gadać, moi kochani? Podsumowałem wam, jak Maverick sobie radzi w takich warunkach, a są to chyba jedne z najcięższych warunków na świecie, ze względu na to, że zaspy mają po 1,5-2,5 metra wysokości. Cały sprzęt już jest pakowany i wraca, moi kochani, do Polski, żeby niedługo pojechać gdzieś, gdzie nie będzie minus 10, tylko plus 40, ale o tym pewnie dowiecie się już niedługo na tym kanale. Zostawcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, moi kochani, to bardzo ważne, bo im was będzie tutaj więcej, tym my możemy robić grubsze akcje, a im możemy robić grubsze akcje, tym fajniejsze filmy dla was wychodzą. Pamiętajcie, żeby też wbić na mojego Instagrama, do którego nazwa wyświetli się wam teraz u góry. Z racji tego, że pamiętajcie, jak wam się tam nie będzie podobać, to zawsze możecie dać unfollow, ale myślę, że wam się spodoba, jeżeli lubicie takie filmy, bo my tam po prostu wszystkie takie akcje i czasem jeszcze backstage tego wszystkiego wrzucamy po prostu wcześniej. Także wpadajcie, mamy tam już 500 000, lecimy po 1 000 000, a ja zbędnym słowem ust nie kalam i do Polski kłaniam się po same bile. Piona, na razie. Jest zajebiście, bez... Wygląda, jakby ktoś mi robił loada. Ja tu jeszcze wrócę. A, kurwa, boli. Aj! Jest, kurwa.